Kto się śni, mówiłaś? Nie, nie, nie. Jadę Morzem Aralskim. Amudary ze statka przysiadamy na morze. Z rzeki na morze. I jedziemy cały czas wodą, końca nie ma. I tak jedziemy na statku. No tak było, jechaliśmy. Jechaliśmy na statku, ale na pokładzie, na statku. A w środku była takie bawełna, bele. Do której klasy chodzi? Trzeciej. Ale ona duża, wysoka. Ja pamiętam. I co było? Co? Trzech Rosaków podjechali samochodami i kazali się 10 minut i kazali się nam zbierać na samochód. 10 minut tylko dali. A konie, mieliśmy dwa konie, te konie zostawili. Krowy żeśmy ludziom pozostawali. Żeby bandyci nie wzięli, bo bandyci wszystko zabierali. Gdzie to było? Gdzie było? U nas na Podzamczu. Taka była banda. A chcieli nas wszystkich powyżynać wszystkich Polaków. Tylko Bandera mówił, że tylko zostaną Rosjanie. A wszystkich Polaków wybiją, wyrżną. Że Polski nie będzie. Tak nie. Znałeś Banderę, nie? Bandera. To jest ukraiński dowódca. I tak w 10 minutach co weźmie? Co się weźmie z domu? To tylko dali 10 minut. I to było dzisiaj pamiętam 10 lutego roku 40. Wywieźli nas z Polski do kraju nieznanego. Taki był u nas w domu uczył. Mojego brata najstarszego i siostrę w domu uczył, się nazywał, pamiętam, Kondratiuk. Był ukraiński nauczyciel, ale uczył nas ich po polsku. Także uczył ich, bo mieli iść do gimnazjum. To pamiętam, tak było. A jeszcze zapamiętałam, jak szłam
mieszkałam w Krzemieńcu. U jednej pani samotnej mieszkałam i chodziłam, od niej chodziłam do szkoły. Ona była samotna, ta pani. I chodziłam od niej. To ile miałaś lat, jak wy zabrali z domu? Chyba 12. Ja miałam 12 lat, jak byłam w Rosji, jak do Rosji nas zabrali, to miałam 12 lat i od razu do roboty wygonili. Nosiłam tam w Azji, gdzie nas wywieźli, to deszcz nie pada. A zboże były 3 kilometry, same zboże było. I ja nosiłam zboże, miałam 12 lat, pamiętam, na plecach, na wadze takiej małej się ważyła, po 40 kila. I na plecach nosiłam na takie pryzmy, na takie. Była tylko taka deszczówka, zbite szczybelki i po tej deszczówce szłam. A jak upadłam z workiem na dół, to ten, co pilnował, to bił na hajo po plecach. Soldat mówili na niego. To był Rosjan, soldat. A gdzie żeście nocowali? Jak? Gdzie nocowaliście tam? Wywozili nas do lasu jagody zbierać. Pod szopy takie, z desek szopy, tylko były takie dachy. I snopki słomy do spania. To się tam spało i zbierało się jagody. A jak poszliśmy raz na cztery, ja z siostrą i taka nasza koleżanka Wiesia i Mirka. Czwórkę poszliśmy do lasu na jagody i zabłądziliśmy. W tajdze sybirskiej my zabłądzili. I nie mogliśmy trafić z powrotem. Ciemno się zrobiło, już noc, to weszliśmy w takie jamę, taki dół po zwierzakach. Tam żeśmy weszli, nanieśliśmy gałęzi sosnowych, wleźliśmy w tę jamę, gałęziami się przykryli, i leżeliśmy do rana, tak. Tak prawda była. I tak leżeliśmy do rana. A rano przyszli do lasu robotnicy. To już było słychać, piły, żneli. To już było słychać, już trafiliśmy na te rozgłosy. Jak piła żnie. A nie byli motorowe piły, tylko takie ręczne piły żneli. Mój brat też, ten najstarszy, też chodził. To przymusowo my chodzili do lasu. Rosjanie byli dobre dla nas, ale Ukraińcy to byli niedobre. Ukraińcy to tylko Polaków straszyli, że wszystkich wyryzło. Wszystkich co do innego. Polski nie będzie, tylko będzie Ukraina. I mieli nas Polaków, mieli wszystkich wyryznąć. Tak naprawdę.
Bandera tak rządził. Chciał samostojnej Ukrainy, Bandera. To ząb boli. A mnie, jak jechaliśmy rzeko, zaraz, jakoś rzeko jechaliśmy, cały transport Polaków z Syberii wracali do Polski. To wszystkie zęby, wszystkim, ruszali się, nie szło jeść, wypadali. I pamiętam, mnie też wszystkie zęby powypadali. To ile lat byłaś tam w Rosji? 6. Wiem, że 12 lat byłam, to chyba przyjechali, przywiózł nas do Polski zaraz. Pamiętałam, jak się nazywa. Polak przywiózł z Rosji. Pamiętałam, ale zapomniałam. Rapacki. Przywiózł wszystkich Polaków z Rosji do Polski. Czym przywiózł? Czym przywiózł? Pociągiem. Wiem, że Jaruzelski jechał z nami. Jaruzelskiego matka jechała i służąca. Jaruzelski miał też służące. I tak jechali my razem. A Jaruzelski był taki brzydki, że twarz to miał takie całkiem czerwone. Ja pamiętam Jaruzelskiego, jak on był chłopakiem. A jak żeśmy w Azji, nas jak zawieźli do Azji, to nas dawali do tych Azjaków, do każdej rodziny, rodzinę polskie dawali. A po ich się mówi, baszły kaka wildemys, kareki gestudemys, Pachta Puantol de Vermai de Rada Szarmanda. To jest ich mowa. To jak pierwszy raz żeśmy weszli do mieszkania tych Uzbeków, to leży tam taka moda, że jak się tam drzwi nie ma, tylko ściany są i sufit taki płaski. To pierwsze, taka moda leży na takim kawałku płótnie, dwa placki z drugary. U nich drugara to jest chleb ich. Leży taka moda, że jak się wchodzi, to te dwa placki takie leżą na kawałku płótna i taka moda, że trzeba tego placka kawałek skubnąć na dzień dobry. A my żeśmy nie widzieli, że taka moda, zaszliśmy tam, jak nas zaprosili. Jak nas zaprosili te Uzbeki, I ja z mamą wzięliśmy te placki, dwa placki leżało, zamiast uskubnąć na przywitanie. To my wzięli
Mama wzięła jeden, a ja drugi zjadaliśmy, a oni tak patrzyli na nas, a my nie widzieliśmy, dopiero później żeśmy się dowiedzieli, że na przywitanie. Alej, dzień dobry. Jak tak się patrzyli na nas, jak my te placki jedli. Ale Uzbeki to tylko dziewczyny, kobiety pracują, pracowite. A chłopy, mężczyźni, chłopcy to lenie. Nie chodzą do roboty, na nich żony robią. A oni się tylko modlą. Starsze takie dziadki to tak. Mają dywany porozcielane i tak klęczą i tak się modlą, kiwają i modlą się, odmawiają swoje modlitwy. Pokazywali kiedyś tak w telewizji? Pokazywali? Tak. Tak się modlą, kłaniają się tak do ziemi. Ja zapamiętałam. A garniturów nie mają, nawet do święta, tylko chodzą w białych koszulach, takich długich białych koszulach i podpasane sznurkiem. I to wszystkie jednakowo mężczyźni tak chodzą. A kobiety też chodzą w sukniach też jednakowych. Tak jak u nas ten krój nocne koszule, nie? To w takich sukniach chodzą. Też wszystkie jednakowych. I tak wiem, że zapamiętałam Dżumagul Bir Salam i Szemrat Bir Salam. Zapamiętałam. Bir Salam to jest dzień dobry, przywitanie. A Dżumagul to jest imię dziewczyny, a chłopaka imię zapamiętałam Ishemrat. I te Uzbeki to chcieli, strasznie chcieli te Uzbeki, jak byliśmy w Azji, z Polkami się żenić. Jedna Polka, jechaliśmy do Polski, jechaliśmy i z transportu jedna Polka w Afganistanie została, tam wyszła za mąż. Taka była Nisia Młynarczyk się nazywała. I za takiego wyszła za mąż, co miał już żonę. Oni mają dwie żony. Ale później po wojnie przyjeżdżała do Polski, do rodziny. Ojciec z matką powracali z Rosji i ona do nich wracała. Z tym Afgańczykiem wracała. Ale to tak fajnie widzieć, to co się mówi, to nie jest to. Który jesteś rocznik? Jak? Który rocznik urodzenia? Ale powinni w telewizji pokazywać. Pokazywali kiedy? Pokazywali.
Zabijali, jak Polaków wyłudzili. Ale ja wiem, że raz pokazywali, jeden raz, ale już mnie dzwonił ten Kazik, żeby sobie zobaczyć, jak już wywozili transport, te soldaty, jak to oni mówili, wywozili Polaków. A który rok urodzenia jesteś? Jak? W którym roku się urodziłaś? W którym? To co z tym rokiem urodzenia? 29. 1929. A dokładnie dzień i miesiąc? 15 kwiecień. To pamiętam. To dzisiaj ile masz lat? Dzisiaj ile masz lat? Dzisiaj 90, chyba 93, nie? Rocznikowo 4, bo mamy 2023. 24 to się urodził nasz Tadeusz, najstarszy. On się urodził. Później Zocha, 26. 24 Tadeusz, 26 Zocha, a 29 ja. A Jadzia z Bytomia, 33. Jeszcze się urodziła Jadzia. Jeszcze pamiętałam, jak Jadzia była młodsza ode mnie i jeszcze był brat Mietek. To jak Ukraińcy gonili nas, chcieli powyżynać, bo gonili nas Ukraińcy z nożami, a my uciekali. To ja zapamiętałam, brata trzymałam za jedną rękę, Mietka, a siostrę za drugie. I tak uciekaliśmy. W trójkę uciekaliśmy, a bandyci gonili nas. Ukraińcy byli niedobre. A ja mam takie książkę, że oni posądzają, że Polacy niedobre byli dla nich. Że oni byli dobre. Że oni byli biedne i musieli u Polaków robić za darmo. A brat najstarszy co robił? Brat? Uczył się. W gimnazjum był. Brat był lekarzem, Tadeusz. A siostra bardzo dobrze się uczyła. To ją w szkole nauczyciele przerzucili. Była w pierwszej klasie, to ją przerzucili do drugiej. Nie chodziła do pierwszej wcale. Taka była bardzo zdolna, zdolniejsza była jak brat. A w wojsku kto był? W wojsku? Tadeusz był, ale nie był w Polsce, tylko nie pamiętam w jakim kraju. Co robił? W Anglii chyba, w Anglii był. W wojsku był chyba w Anglii Tadeusz. Był pilotem. Zdjęcie mam jego. Nie widziałeś? To gdzie był pilotem? W Anglii? W Anglii. On nie był w Polsce, on był za granicą i dopiero
po jakimś czasie odnalazł go ojciec i przywiózł do Polski. A on był w Anglii. Miał angielskie ubrania, takie szare bluzy, spodnie tutaj na takim pasku. A był bardzo dobry, taki cichy, spokojny. A jeszcze miałam brata najmłodszego, Mietka, a to ten był niedobry. Ten najmłodszy. Pamiętam, jak chodził z kolego, tam był taki kolega jego, chodził z nim do lasu drzewo kraść. Kradli drzewo. A narobili sobie drzewa, metry, sosny takie, metry poskładali. I ktoś im ukradł. Dwóch ich robiło. Ktoś im ukradł. I oni mówią, że złapie złodzieja, jak już zobaczyli, że nie ma ich drzewa, to poszli do lasu, schowali się gdzieś tam za drzewem i pilnowali go. Ale złodzieja nie złapali.